No witam, witam. Dzisiaj opowiem Wam o takiej, o mojej podróży do Jędrzejowa. Pojechałem do Jędrzejowa na zwiady, zobaczyć co i dlaczego. Otóż z grupą moich przyjaciół z mojego fitness klubu, w czwórkę, postanowiliśmy w ramach naszych możliwości czasowych i finansowych, wiadomo, emeryt, pieniążków za wiele nie ma, do Egiptu, na Honolulu, czy gdzieś tam nie pojadę, bo nie z emeryturki. Ale tu w województwie kieleckim jest tyle różnych ciekawych miejsc, że warto by je zobaczyć. Gdyby Kielecczyzna miała nawet lepszy dojazd tutaj do nas, do województwa, to najprawdopodobniej skróciłyby się korki, wiatr wieje, korki na Zakopiance. Tu ludzie by kończyli swoje wyjazdy weekendowe. No, skoro inni mogą, to i my tu w Kielcach też powinniśmy. Pierwszy wybór padł na taką ciekawostkę turystyczną. W Jędrzejowie, z Jędrzejowa do Pińczowa chodzi raz w tygodniu ciuchcia wąskotorowa. Ciuchcia, która ma już około 100 lat, założona jeszcze w czasach zaboru przez Austriaków na potrzeby swojej armii wysuniętej na północne krańce ówczesnych Austro-Węgier. Tu właśnie, gdzie pod Kielcami w Jędrzejowie. Tym bardziej, że mamy takie paszporty, mówiłem o tym kiedyś, turystyczne, i w tym paszporcie jest takie miejsce na pieczątkę właśnie ciuchci jędrzejowskiej. Ale na stronach tej ciuchci, na stronach internetowych, był taki zapis, że w sezonie mogą być kolejki tak duże, ciuchcia tylko raz w tygodniu, niewiele chodzi. Mogą być tak wielkie, tak wielu chętnych może być, że nie załapiemy się. Wypadało jechać wcześniej na zwiady, na rekonesans. No i właśnie pojechałem. Do Jędrzejowa z Kielc jedzie się bardzo ładną krajową siódemką. Kiedyś nazywało to się E7, bo jest to fragment europejskiej trasy z Gdańska na południe Europy do Mediolanu. Ładna trasa, ma tylko jedną wadę. Cały czas wchodzi gdzieś do wsi, do miasteczek, tak jak tu właśnie, gdzie radary, gdzie 50, gdzie mandat i policja. Na końcu to kali, tak przy okazji, to karni. Jest o tu po prawej, widzisz, jest tam jest ten parking. Jest skansen wsi kieleckiej. A tuż za muzeum zaczyna się bardzo ładny, szeroki kawałek E7, siódemki krajowej, długi, prosty, ładna nawierzchnia, z jednym łagodnym łukiem w lewo. To aż korci docisnąć gaz do dechy, zrobić test swojego silnika, swojego samochodu, zobaczyć, ileż to fabryka dała w ten silnik. No ja sam tu się łapałem na tym parę razy, że noga poszła w głąb, noga na gazie. Zobaczyć, ile moje autka, kolejne autka chodzą maksymalnie. Ale o tych testach i o tej prostej doskonale wie także policja. I tam na końcu tej prostej bardzo często stoi radiowóz z radarem, z lizakiem i hop, dzień dobry, dokumenty proszę i przygotować pieniążki na mandat i punkty karne. Zerkam tu na monitor, dlatego tak często głowę spuszczam patrząc co leci. Tak, na końcu tej prostej zaczyna się podjazd pod dosyć stromą górę pod miejscowością, pod wsią Miąsowa, a powiem wcześniej, tam na górze, na parkingu stoi posterunek, czy zjadę na parking, zjeżdżam w prawo, stoi tam trzy duże radiowozy inspekcji transportu samochodowego. A cała ta akcja kojarzy mi się jako żywo z taką sprawą, którą myśmy nazywali Gajowi. W latach 80. Polacy ruszali się po całej Europie. Bardzo popularna była trasa wypad urlopowo-handlowy. To były takie wyprawy i urlop, i handel. Bardziej handel nawet. Turcja, Grecja przez Demoludy. Jechało się tędy przez Ukrainę, Rumunię, Bułgarię do Turcji, z Turcji do Grecji, a z Grecji potem powrót przez Jugosławię, Węgry. Gajowych, ponieważ była to milicja drogowa, która na drzwiach swoich samochodów miała duży napis GAI, GAI po prostu. Gastudierstwienna Autoinspekcja. No, wygląd tych panów był bardzo charakterystyczny. Duże białe czapy,
żółte góry munduru i zielony kolor reszty munduru, taki jak mniej więcej jak galowe mundury niemieckie. No tak. No, a tu widać nasz polski posterunek, coś na wzór ruskich gajowych. Zobacz, wielkie białe czapy, żółta góra, dyndający lizak na końcu tutaj nadgarstka i lornetki. No Rusy to lornetki mieli po to, żeby wypatrywać z daleka gdzieś tam w kolejce samochodów kilometr, dwa wcześniej, czy samochody polskie, polskich turystów nie jadą. Zatrzymanie takiego samochodu było okazją do wzjadki. Po polsku wzjadka to łapówka. No i wreszcie dojeżdżamy do Jędrzejowa. Jędrzejów ma teraz nową obwodnicę. Trochę czuję się nieswojo, co prawda Jędrzejów to nie Paryż, nie zginę pewnie, ale lepiej bym się czuł, gdybym wiedział, w którym miejscu Jędrzejowa wjadę i co mam robić po wjeździe. No, na razie zobaczymy. Jest już prawy pas do jazdy w prawo do Jędrzejowa. O, i jakaś ekipa jednoosobowa sprzątająca ten blok. Ja to filmuję w dniach, kiedy w Polsce było Euro 2012 i pewnie na pokaz tu zrobili stały posterunek czyściciela tej trasy. No jest już Jędrzejów, obszar zabudowany i tam dojeżdżamy do jakiejś krzyżówki. No i nie wiem teraz w lewo czy w prawo. Ach, jest tutaj znak Wrocław, kierunek w prawo, a na Wrocław z Jędrzejowa jedzie się w kierunku na Katowice do Szczekocin. W Szczekocinach droga się rozwidla i do Wrocławia albo przez Katowice, albo w prawo przez Częstochowę, do Częstochowy i potem stamtąd dalej na Wrocław. W każdym razie mam być w rynku. No i jest rynek. Do rynku wjeżdżam, zapomniałem przed wyjazdem. Czwartek w Jędrzejowie to jest święto Bata, święto Dyszla, mówiąc inaczej dzień targowy, bazarowy. I tu pierwszą ulicą w prawo powinienem pojechać na trasę do Katowic i stamtąd szukać wjazdu na Ciupcie. Ale zobacz, jaka tu jest kolejka. A ja pamiętam z dawnych czasów, z dawnych lat, że na kolejkę można było też podjechać od strony stacji kolejowej PKP. Od szerokich torów, normalnych torów. Pierwszą ulicą w prawo, no nie pierwszą, drugą ulicą Przypkowskiego, tak to się chyba nazywa, jakieś kilometr półtora w kierunku stacji kolejowej, poczuję, zobaczę poprzek tej drogi, poprzek tej ulicy, przejazd kolejowy właśnie Ciupci wąskotorowej. No, tego tira z przeciwka przepuszczą, on tu blokuje całą ulicę. Jedź, kolego. No i teraz już cały czas prosto, aż zobaczę w poprzek drogi tory Ciuchci. Wtedy pierwsza uliczka w prawo i tą uliczką dojadę do stacyjki, tak to nazwijmy, Jędrzejów. I tam tak napiszę, chyba Jędrzejów wąski czy wąskotorowy, nie pamiętam. O, oho, no chyba dojechałem. Jeszcze nie było przejazdu Ciuchci, a już mi tutaj facet po lewej każe mi zawrócić. Coś tam się stało. Zobacz, jest zapora, zakaz ruchu. Jakiś radiowóz policji i jakiś cieć na żółto, żółtej kamizelce. Chce pewnie ktoś z ochrony. No i każe mi zawrócić. Ja tutaj w tej dziurze zaparkuję, tu w tej luce zaparkuję i zapytam się gościa, co się stało i jak mogę w związku z tym dojechać do Ciuchci, na Ciuchcie. Proszę nie stawać, bo to jest przystanek, wy co samochody zawracają tutaj. Dobra. No i więc nierad musiałem wrócić się do trasy na Katowice, wjechać w tą ciszbę, ale miałem trochę szczęścia. Zobacz, wjechałem jak na tej ulicy nie było ruchu, a jest to jak gdyby esencja Jędrzejowa. Główna ulica handlowa, tu znajduje się sąd powiatowy. Tu po drodze będę mijał starostwo i urząd miasta i duży market Carrefour i policję i coś tam jeszcze.
gdzieś tam w połowie powinien być, tak mi powiedziano, tam na tamtej ulicy, gdzie był objazd. Powiedziano mi, będzie pan jechał i gdzieś na tle drzew zobaczy pan strzałkę w lewo z napisem Ciuchcia. Ale jechałem tędy ze trzy razy, tej strzałki nigdzie nie widziałem. Dopiero za trzecim razem znak jest tak ukryty w gawędziorach, że podczas jazdy za cholerę go nie widać. Trzy razy przeleciałem, dopiero za trzecim razem, patrując się jak szpak w telewizor, zauważyłem tą strzałkę. No to bryk w lewo, a za mną tam lekkie hamowanie, nawet chyba więcej niż lekkie, bo popiskiwały opony. No i co dalej? Jest uliczka, ale znowuż nic nie pisze. Jak do Ciuchci. No na razie jadę prosto, nie skręcam. Pewnie zobaczę gdzieś poprzek, ale chyba nie. Jakieś tory z Ciuchcią. Ale dopiero potem powiedziano mi, że tu właśnie należało wjechać do tamtej bramy, tam na prost. Nie skręcać w prawo. Jakimś cudem trafiłem na jakąś ścieżkę wysypaną żwirem, gdzie po lewej stronie były jakieś tory w trawie zarośnięte. Jakieś tory, resztki torów wąskotorowej, a po prawej jakaś rudera, no, z wyłamanymi oknami tutaj. Część budynku po remoncie, żaluzje antyłamaniowe, jakiś szyld. Zatrzymałem się i zobaczę, może coś, podpowiedź jakąś znajdę. Aha, Stowarzyszenie Trzeźwościowe Relax. Dla ludzi, którzy nie piją alkoholu, nie chcą pić i chcą przestać pić. No a to nic dla mnie. Nic tu o Ciuchci, ani słowa. Ale zobaczę jeszcze tam w tych oknach wyrąbanych, włamanych, co tam jest. Była tu jakaś świetlica, jakiś klub widać. Tam drzwi wyrwane, wyłamane. Tu po prawej jakaś scena. No wreszcie, jakoś tam po omacku trafiłem, wjechałem na peron i peronem pod sam budynek stacji. Zdążyłem tylko jeszcze znaleźć to biuro i dowiedzieć się o tej pani. Pani mi tłumaczyła dosyć długo, mi bardzo zawile. Zrozumiałem, że jest jeden pociąg, ale dwa pociągi, jedna linia, ale dwie linie. Niewiele mówiąc, zapamiętałem tylko, że mogę kupić w niedzielę bilet u konduktora, bo w tym tygodniu nie przewidują wielkiego tłoku. Nie ma wycieczek. No i tak zakończyła się moja podróż w poszukiwaniu Ciuchci Jędrzejowskiej. Nakręciłem się jak po Paryżu. Trochę Jędrzeja poznałem, ciasnota strasznie. Tylko dlaczego taka ta Ciuchcia tajna? Dlaczego Jędrzeju tak się wstydzi tej Ciuchci? Może lepiej, żeby Ciuchcią zajął się Pińczów? Kto wie? Do zobaczyska.